Dzisiaj odpowiemy na pytanie, ile kosztuje motocykl. Pieniądze podobno szczęścia nie dają, ale już to, co można za nie kupić, czyli w tym przypadku są motocykle, szczęścia dają to często bardzo dużo. Nawet jeżeli to są tego rodzaju sprzęty, jak te stojące obok nas, wiadomo, motobanda śpi na pieniądzach, ale to cóż. Tak, dlatego jeździmy właśnie 15-letnimi starszymi motocyklami. Jeżeli dopiero wkraczacie w ten świat, planujecie zacząć swoją przygodę, nie zrażajcie się. To nie są aż tak straszne wydatki, zresztą przekonajmy się sami. Zakładając sobie budżet 10 tysięcy złotych, to jest nadal duża kwota. Można ją wydać na różne głupsze i fajniejsze rzeczy. Można też wydać na motocykl, na przykład na taką 600 jak ten Ducati Monster, włoski Nakedzik, albo na sportowego litra sprzed 15-20 lat, który pojedzie z zawrotną prędkością, albo podobną 125, która jest idealnym wyborem na początek na miasto do jazdy na co dzień. Średnia pensja w Polsce w 2022 wyniosła około 6400 zł, a to oznacza, że za półtorej tej wartości, półtorej miesięcznego wynagrodzenia jesteśmy w stanie kupić sobie zajebisty motocykl, po prostu. Żeby kupić samochód, który da nam tyle samo radości, co właśnie motocykl w okolicach 10 tysięcy złotych, trzeba już wydać bardziej zawrotną kwotę i jest to 40, 50, a nawet 60 tysięcy złotych. I są to samochody, które przyspieszają do setki w okolicach 5 sekund. Jakieś Audi S5, jakiś Mercedes CL600, czy na przykład Porsche Cayenne. Tylko umówmy się, te samochody nie dadzą nam aż tyle radości, co te motocykle. Te motocykle będą przyspieszały dużo szybciej i utrzymanie tych samochodów będzie dużo, dużo droższe. Motocykl to jest najtańszy sposób na zapewnianie sobie codziennej, dużej dawki adrenaliny. Tak, szczególnie jak jest taki poranek jak dzisiaj, czyli zimno, mokro, i ślisko. Ja miałem bardzo dużo adrenaliny jadąc dzisiaj do pracy. Dobrze, że dojechałem. No, ale byłeś zadowolony, tak, jak dojechałeś i robiłeś sobie zdjęcia, więc... Tak. Ryzyko jest wpisane w tą zabawę. Skoro kupno i utrzymanie motocykla nie jest jakimś obciążającym wydatkiem, to co nim jest? Największym kosztem będzie próg wejścia do tego świata. Co się na to składa? Musimy zrobić prawko, wypadało, żebyśmy je mieli w przypadku tych większych pojemności. No i odzież motocyklowa, też wypada, żebyśmy ją mieli, nie tylko kask, cała reszta też by się przydała. No i tak, prawo jazdy będzie kosztować dość sporo czasu i dość sporo pieniędzy. W Poznaniu, gdzie jesteśmy, koszt prawa jazdy zbliża się niebezpiecznie do 3000 zł. Da się zrobić taniej, wiadomo, ale do tego trzeba wliczyć badania lekarskie, następnie wiadomo egzamin i wcale nie powiedziane, że zdamy za pierwszym razem. Właśnie. Ja zdałem za drugim. Ja nie będę mówił za którym, ale no trzeba to też wliczyć, a nie, że Dobra, przepraszam, ja zdałem za trzecim, ponieważ dwa razy podchodziłem do teorii. Teoria 30 zł, egzamin praktyczny 150 zł, czyli sumując, w moim przypadku wyszło 360 zł za same egzaminy, a przed egzaminami brałem jazdy dodatkowe. Jazdy dodatkowe to kolejne ponad 150 zł za każdą godzinkę. Zależy od szkoły, wiadomo. Są też osoby, które preferują podstawienie motocykla na egzamin, kolejny wydatek. Ostatecznie po zdaniu egzaminu musimy sobie wyrobić nowe prawo jazdy, to jest 100 zł. Jeśli chodzi o prawko, warto też poszukać, czy w waszej okolicy jest jakaś szkoła jazdy, która na przykład robi prawko kategorii A lub kategorii A2 z dofinansowania, bo w całej Polsce się takie szkoły zdarzają. W naszym przypadku kilku chłopaków z tego skorzystało i faktycznie zaoszczędzili dosyć sporą kwotę, bo zwrot był na poziomie 80%. Tak, 80-75% dofinansowania na cały kurs, czyli kurs kosztował de facto 500-600 zł, coś koło tego. Tak, więc spora oszczędność, można te pieniądze przeznaczyć na coś dużo fajniejszego niż właśnie kurs. Drugi poważny wydatek, odzież motocyklowa. Już na sam kurs prawa jazdy warto dokonać kilku istotnych zakupów. Kiedyś to było troszkę inaczej, faktycznie szliśmy do szkoły jazdy i oni zawsze kaski mieli, dawali nam kominiarki, jakieś mieli swoje rękawiczki i tym podobne rzeczy. Pandemia trochę to zmieniła, ale ja ze swojej perspektywy, idąc na kurs prawka jeszcze ze starych czasów, i tak pewne rzeczy kupiłem. To przede wszystkim swój kask, rękawiczki, które i tak potrzebujemy na egzamin. Nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie, ale na egzaminie rękawiczki własne były wymagane. Kolejna sprawa, kurtka. Umówmy się, jednak to jest bezpieczeństwo, warto się nad tym zastanowić. I te trzy elementy, według mnie, to jest takie minimum, które powinniśmy mieć, idąc na kurs prawa jazdy.
spodnie, buty, jest już to kwestia indywidualna, ale wiadomo, wpływa to na bezpieczeństwo. Jest również możliwość, żeby rozpocząć przygodę na motocyklu taniej. Są to motocykle o pojemności 125 i w Polsce prawo pozwala nam, że jeśli mamy prawko kategorii B dłużej niż 3 lata, to możemy poruszać się pojazdem o pojemności niecałych 125 cm i mocy 11 kW, czyli ilu koni? 15 koni mechanicznych. Tak. Same 125 w zakupie nie są aż tak tanie, choć jeśli wybierzemy jakiś starszy motocykl, na przykład moja pierwsza 125, czyli GN125 kosztowała 2800 zł. Faktem musiałem tam potem troszkę pieniędzy wrzucić, żeby ten motocykl doprowadzić do jakiegoś stanu, ale kwota nie przekroczyła 5000. Zaletą na pewno było to, że te motocykle są bardzo oszczędne. Kolejna duża zaleta, że właśnie nie musimy mieć prawka, czyli odchodzi nam prawie 3000 zł. 125 wybacza dużo błędów, jednak to przyspieszenie do setki jest dużo dłuższe. Choć nie ukrywajmy, nawet na skuterze o pojemności 50 cm, jadąc 45 na godzinę, można sobie zrobić krzywdę i spowodować poważny wypadek. Ja zaczynając przygodę, nie brałem żadnych dodatkowych jazd. Uczyłem się, szczerze mówiąc, YouTube'a, co ciekawe. No a potem ci było wstyd na kursie, że nie umiesz. Tak, potem poszedłem na kurs i się okazało, że jednak to, że jeździłem wcześniej przez kilka lat na 125, nie do końca było dobre. Nie, także jest to fajna opcja, warto z niej korzystać, ale zawsze warto też się doszkalać i Motobanda stara się wam w tym pomóc. Tak. Więc lecimy dalej. Ubrania motocyklowe. Da się wybrać ubrania, które faktycznie będą bardziej budżetowe, ale będą spełniały swoje zadanie. Zacznijmy w sumie od kasku, to jest najważniejsza rzecz. Bez kasku jeździć po prostu nie wolno. HJC C10 jest to nowy kask, już z nową normą. Kask o stylistyce takiej sportowej. Za HJC C10 musimy zapłacić nieco ponad 500 zł. Myślę, że na start jest to dobry wybór, dobrze wygląda, fajne malowania, więc dopasujemy do swojego pierwszego motocykla. Kurtka Delta 4 trójwarstwowa z możliwością jakby tej regulacji, na jaką pogodę ta kurtka będzie, bo możemy te wszystkie warstwy wyciągać. Do tego dżinsy motocyklowe, coraz więcej producentów wprowadza, coraz więcej modeli, więc każdy znajdzie w tym przypadku coś dla siebie. Buty, akurat Kamil ma na sobie trampki, tauny dwójki i dojazdy na motocyklu jak najbardziej się nadadzą, zabezpieczą nas, ale też do użytku takiego codziennego, czy do pracy, czy na zakupy nie będą nam przeszkadzały, będą wygodne. Rękawiczki, w tym przypadku Ozon Town 2 i raczej na tą lepszą pogodę, na te cieplejsze dni. I za taki zestaw na starcie musimy wydać około 2000 zł. Da się zrobić to taniej, da się to zrobić w okolicach 1600-1700. Wszystko zależy od tego, czego oczekujemy od tego pierwszego kompletu. Bardzo fajny zestaw. Tak, dobrze wygląda i jest wygodnie. Tak, i stylistycznie łatwo sobie faktycznie dopasować pod MTK z elementami fluo, więc spoko sprawa. Jeśli nasz budżet pozwala nam na trochę więcej, jednak chcemy bardziej dopasować te ubrania do naszego motocykla, tutaj zaczynamy od kurtki Vandal. Za kurtkę musimy zapłacić około 1200-1300 zł, bo ona występuje w dwóch wersjach. Jeśli dopasujemy to do jakiegoś fajnego Street Fightera, czy jakiegoś ściga, to będziemy mieli naprawdę bardzo fajną kurtkę. Wentylację tutaj znajdziemy w postaci perforacji czy centralnego pasa. Możemy też wziąć kurtkę w wersji R, wtedy będziemy tej wentylacji mieli dużo więcej. Do tego kask Aerox Spark. W tej cenie dostajemy od razu pinlocka. Dość często właśnie pada wyborem osób, które zaczynają swoją przygodę. Rękawiczki, w tym przypadku coś skórzanego, żeby nam idealnie pasowało do kurtki. Roger Ohio. Kolejny element to spodnie. Mamy kurtkę Vandal, to czemu do nich nie dobrać również spodni Vandal. Podobnie jak w przypadku Kamila są to spodnie jeansowe, ale na trochę wyższym poziomie. Pod względem wygody naprawdę spoko spodnie i pod względem wyglądu też sprawdzą się zarówno na jakimś Street Fighterze, ścigaczu, czy ogólnie do poruszania się na co dzień po mieście. W tym przypadku celujemy w buty od RST, które idą trochę bardziej w stronę tych butów sportowych. Trochę inna stylistyka, jeśli chodzi o samo wyposażenie i działanie, to czy wybierzemy tego typu but, czy te buty, które ma Kamil na sobie, czyli trampki, będzie nam zarówno dobrze na motocyklu oraz wygodnie poza tym motocyklem. Za taki zestaw musimy zapłacić około 3500-4000 zł. To już trochę kwota rośnie, a można polecieć jeszcze bardziej i iść w stronę półki premium. Tak, i tam można popłynąć naprawdę, chodźmy i tak nie poszliśmy naprawdę grubo. Ostatni zestaw tutaj paliśmy na bogato. Zaczynamy od kasku RPH71, czyli nowość od koreańskiego producenta. Najnowsza certyfikacja.
kask integralny z blendą. Tutaj skorupa wykonana jest z kilku kompozytów, m.in. włókno szklane czy karbon, więc bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Kolejny element, kurteczka. W naszym przypadku jest to Held Hakuna 2, czyli kurtka taki średniak, jeśli chodzi o turystykę, ale moim zdaniem też jest to dość fajna kurtka do tego, żeby używać jej na co dzień. Sporo wentylacji, bardzo fajna kurtka. Do tego spodnie Matata, tak, zestaw Hakuna Matata, ktoś jeszcze nie słyszał. Wewnątrz mamy membranę, którą możemy wyciągnąć, wentylacja i spodnie również nadadzą się zarówno na te chłodniejsze dni, jak i na te troszkę cieplejsze, żeby polatać wokół komina. Do tego rękawiczki Held Satu 2 i są to rękawiczki na taką pogodę jak dzisiaj, czyli rękawiczki, które mają jedną z najlepszych membran, czyli Gore-Tex i dodatkowo mają ocieplinę. Cały zestaw domykają buty Segrino. Tego typu buty mi się podobają z jednego bardzo ważnego powodu. Poza tym, że mamy membranę, czyli chronią nas przed deszczem, to mają również stawki, które wentylują, więc są to buty bardzo mocno uniwersalne. Za zestaw, taki jak wam właśnie pokazałem, trzeba już wyłożyć kwotę około 8000 zł. Więc zbliżamy się niebezpiecznie do kwoty wartości motocykla, który na samym początku mówiliśmy, że 10 tysięcy to nie jest małe, jeśli chodzi na motocykl, a teraz mówimy o ubraniach, które kosztują prawie 8 i to jest w sumie, jeśli chodzi o świat ubrań, też jeszcze na spokojnie da się zrobić to dużo bardziej na bogato. Jeśli kupujemy motocykl używany, faktycznie tutaj wydajemy gotówkę. W przypadku ubrań, jeśli decydujemy się na nowe ubrania, warto pomyśleć nad ratami po prostu w sklepie. Myślę, że większość sklepów takie raty ma. I tutaj nawet moim zdaniem jest to o tyle na plus, że faktycznie możemy sobie pozwolić na przykład na lepszy kask. Nie idźmy w tą stronę, że dzisiaj kupuję kask za 400 zł, a za pół roku kupię kask za 700 zł. Jeśli macie takie myślenie, to moim zdaniem od razu warto wydać całą kwotę i kupić dużo lepszy kask. No, jazda na zdrabkę nie jest obecnie zbyt tolerowana ani wśród motocyklistów, ani wśród otoczenia, więc ciuchy motocyklowe polecamy serdecznie. Na naszym kanale znajdziecie dużo materiałów poświęconych temu tematowi oraz na kanale Motobanda Lookup oczywiście. Zapraszamy. No. Super, mamy uprawnienia, mamy ubrania, pora kupić motocykl. Opcje są dwie. Możemy kupić nówkę z salonu. Coraz więcej osób decyduje się na takie rozwiązanie. Azjatycki, markowy, japoński, niemiecki, włoski. Ale uwaga, tam również czają się wydatki. Druga opcja, kupno motocykla używanego. I tutaj zawsze czają się wydatki. Tak. Niezależnie co kupimy. Tutaj, pomimo jakiegoś własnego doświadczenia, zawsze warto wziąć tą osobę, która faktycznie na tych motocyklach się zna. Czy jest to jakiś mechanik, czy jest to dobry kolega, który ma pojęcie o motocyklach, warto tą osobę wziąć. W tym przypadku jest to szatan, który faktycznie na serwisowaniu motocykli się zna. Oczywiście on mi mówi pewne kwestie, słuchaj Petit, jest tak czy tak, zastanów się, czy tutaj warto i wtedy razem tak naprawdę decydujemy o tym, czy ten motocykl warto zakupić. Panie, ale złomowisko dzisiaj zamknięte. Jest gorzej niż wygląda. No. Kupiliśmy motocykl, na co jeszcze trzeba być przygotowanym finansowo. Podatek od czynności cywilnoprawnych 2%, do tego ubezpieczenie. Dla mnie jako początkującego młodego rajdera, który nie miał wcześniej innego pojazdu, jest to kwota 360 zł na rok. OC. Tak, zazwyczaj ta kwota, jeśli faktycznie mamy na przykład samochód, ogólnie jakąś historię i to też zależy oczywiście od motocykla, kręci się w okolicach 150-250 zł. Dalszych formalności, jeżeli rejestrujemy pojazd na siebie, to 54 zł zostawimy w urzędzie oraz przegląd. No, z reguły kupując motocykl spodziewamy się, że przegląd będzie czekać nas w ciągu najbliższego roku. Jest to wydatek około 60 zł. Kiedy kupujemy motocykl, niezależnie co mówił nam sprzedawca, i tak warto zrobić pierwszy taki serwis pozakupowy, posprawdzać wszystkie płyny, posprawdzać wszystkie elementy podstawowe, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, jak hamulce, jak opony. I tutaj zawsze też ukula się kilka stówek, jak nie więcej. Ja kiedy kupuję motocykl używany, to zawsze liczę, że ta kwota dodatkowa, która dojdzie do motocykla, to jest około 1000-1500, a nawet 2000 zł, więc zawsze jest to kolejny element, który trzeba do tego motocykla dorzucić. I też przy zakupie motocykla używanego, kiedy wybieramy model tak zwany bezpieczny, bo go ktoś polecił, bo Motobanda go poleca, bądź ogólnie motocykliści na początek polecają taką maszynę, do tego zawsze warto podchodzić bardzo ostrożnie. Dlaczego? Ponieważ pomyślmy, że każdy poprzedni użytkownik miał dokładnie to samo, czyli brał motocykl ten na sam początek, tylko na jeden sezon. Wtedy w motocyklu się praktycznie nic nie robi. Przecież ja go za rok sprzedam, to po co mam tam wkładać pieniądze? Więc to czasami mogą być takie troszkę miny, na które warto uważać.
No możecie być też oryginalni i lubić trochę nutkę egzotyki i ryzyka i wybrać Ducati. Ducati, który jest tani w zakupie, a trochę droższy w utrzymaniu. Trochę szkoda tego motocykla, żeby go traktować jako motocykl do nauki, ale jest on dla mnie sposobem na zbieranie doświadczenia. To koło jest najnowszym z nich, czyli nauczka, żeby sprawdzać ciśnienie w oponie przy pierwszym wyjeździe, przy pierwszej ładnej pogodzie. Wystarczyła dziura po roztopach na drodze, choć dość spora i prędkość 60-70 na godzinę. Mocne uderzenie i 9 stówek na nowe koło. Tak, pomijając właśnie temat, że Kamil teraz musi wydać taką kwotę, to bardzo często sprawdzanie ciśnienia w oponach jest lekarstwem na wiele bolączek. Jakieś trudne prowadzenie motocykla, nie trzymanie się do końca asfaltu tak jak trzeba, okazuje się, że wystarczy tylko dopompować przednią i tylną oponę i jest gitara. I lifehack to jest za darmo, tak? Nic nie musicie płacić za pompowanie. Tak, więc naprawdę głupota, warto to robić. Tak, zaoszczędzicie dużo pieniędzy dzięki temu. No dobra, ale ile kosztuje bycie motocyklistą? Podzielę się z wami moimi wyliczeniami, moim doświadczeniem. Kurs 2500 zł plus 300 zł godziny dodatkowe. Egzamin, dwa podejścia, 360 zł. Nowy dokument 100, czyli w sumie 3260 zł za same uprawnienia. Następnie ubiór. Kask 600, kurtka 1000, spodnie 900, buty 800, rękawiczki 200 zł. W sumie 3500 zł na odzież. Jako motobanda korzystam jednak z pewnych przywilejów, takich jak korzystanie z odzieży testowej. Motocykl Ducati Monster 620, 2005 rok za 8,5 tysiąca. Podatek 170 zł, ubezpieczenie OC 360 zł, przegląd 63 zł, rejestracja 54, w sumie 9200 zł około. I teraz najbardziej niesamowita sekcja, czyli serwis. Pierwszy serwis pozakupowy, wymiana oleju, wymiana płynu sprzęgłowego i płynu hamulcowego, 400 zł. Następnie nieudolny serwis rozrządu, 1500 zł. W tym samym roku drugi bardzo dobry serwis rozrządu, 2000 zł, plus wyeliminowanie kilku bolączek i fuck-upów. Następnie spalony regulator napięcia 360 zł, dwa razy akumulator żelowy, co by szło 440 zł, łożyska 70 zł i nowe koło 900. Przede mną jeszcze zakup opon. Ale podsumowując, serwis pochłonął niemal 5000 zł, 2,5 tysiąca spaliłem w paliwie w ciągu całego roku i 6000 km przebiegu. Sumuję, że wyszło 23 tysiące około. Dla porównania, jeśli chodzi o CBFE, to jeśli mówimy o tych standardowych rzeczach, które musiałem zrobić w motocyklu, to faktycznie ta kwota kręciła się w okolicach 1200-1300 zł, więc tak jak powiedziałem, standardowo trzeba zawsze te kilka stówek rzucić w motocykl używany, niezależnie w jak dobrym stanie kupimy, wiadomo, mówimy o zdaniu poprzedniego właściciela. Każda aktywność, w której chcemy się doskonalić, którą chcemy uprawiać, bo sprawia nam to frajdę, będzie generować koszty. I motocykle są mimo wszystko chyba jednym z fajniejszych sposobów, żeby wydawać pieniądze. Pieniądze szczęścia nie dają, motocykle owszem. I to, co dzięki nim można zrobić i jakich ludzi poznać. Tak, dokładnie. Dużo radości. Próg wejścia jest drogi, użytkowanie, utrzymanie nie jest drogie. Zapraszamy do naszych innych wideo. I się nie przejmujcie, przygoda na motocyklu jest warta tych wszystkich pieniędzy. Sezon startuje, także jedziemy razem. Do zobaczenia na drogach. A piszcie w komentarzach, ile wy wydaliście na swój pierwszy sezon. Podzielcie się z nami tą tajemnicą, chętnie dowiemy się, czy tylko nasze doświadczenia są tak traumatyczne. Policzcie wszystko i dajcie znać. Tak jest. Jesteśmy ciekawi.